niepodobnie potraktowani przez tych gości. A goście wciąż walą do Ameryki. Czym się da? Drzwiami i oknami. Nowy prezydent chce jednak ograniczyć ten trend, ten napływ. Wiecie, co się stało, kiedy Meksykanie usłyszeli, że Trump wygrał wybory? No, zamurowało ich. A skoro Meksykanie próbują dostać się do Stanów od południa, my udajemy się w tym kierunku. Mimo, że Indianie, Indian z Ameryki Południowej też niby cywilizowani ludzie potraktowali w swój cywilizowany sposób, używając w tym celu głównie ognia i miecz, to jednak ich plemiona i kultura przetrwały w lepszej kondycji. Znajdują schronienie w trudnym terenie tego kontynentu. Bo Ameryka Południowa to kontynent wciąż bardzo dziki, z ogromną amazońską dżunglą i rosnącymi wciąż górami, których ludność znalazła schronienie i do tej pory można tam znaleźć dzikie indiańskie plemiona. Za swoim gościom dziękują chyba wyłącznie za nauczenie i grę w piłkę nożną, którą traktują jak swoją drugą religię. Ci wspaniali ludzie uwielbiający ostre przysmaki są przepełnieni optymizmem, którym zarazili swoich ciemiężców i lepiej się z nimi zasymilizowali. O Azowarie nie zapominają nigdy, a zwłaszcza w karnawale, a zwłaszcza w Rio. Uwielbiają tańczyć i zawsze znajdą coś, na czym zagrają skoczną melodię. Posłuchajmy zatem takiej składanki pieśni radosnych Indian Ameryki Południowej. Thank you.
sklepach muzycznych.